Panie marszałku, pani senator, mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy, powiedziała pani, możliwości rekompensaty dla dwóch dużych polskich firm Orlenu i KGHM-u, tego, co było związane z dostawami. Czy to omawialiście państwo, może kilka słów bliżej na ten temat, jeśli mógłbym prosić panią senator, czy ta ustawa daje takie możliwości, po pierwsze, i po drugie, czy były deklaracje pana ministra, że coś takiego nastąpi? To jest pierwsza rzecz, pierwsze pytanie. A drugie jest kwestia podatku cukrowego. Czy państwo dyskutowaliście na temat połączenia ograniczeń w zakresie epidemii COVID-19 z podatkiem cukrowym? Jak państwo widzicie na komisji te wzajemne połączenia? Bo jeżeli są takowe połączenia, to znaczyłoby, że należy więcej podatków wprowadzić, a wtedy ograniczymy rozwój epidemii. Dziękuję bardzo, panie senatorze. Pozwólcie, szanowni państwo, że odczytam treść artykułu 43. Podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie prezesa Rady Ministrów w zakresie dokonywania zakupów i dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków ochrony indywidualnej, produktów higienicznych oraz surowców, składników, materiałów i półproduktów służących do ich wytwarzania lub zakupu towarów lub usług niezbędnych do zakupu tych produktów, wydane na podstawie artykułu 11 ust. 2 ustawy zmienianej w artykule 20 w brzmieniu obowiązującym do dnia 17 kwietnia 2020 roku, na podstawie artykułu 11 ust. 3 ustawy zmienianej w artykule 20 w brzmieniu obowiązującym po dniu 17 kwietnia 2020 roku, mogą wystąpić do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwrot kosztów całkowitych realizacji tego polecenia, powiększonych o wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego przez podmiot kapitału. Treść tak zapisanego artykułu 43 jednoznacznie wskazuje, że w przeszłości zaszły takie okoliczności, które zostały zrealizowane na polecenie prezesa Rady Ministrów, że podmiot poniósł pewne koszty i o te koszty może teraz się zwrócić, wystąpić do szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o zwrot tych kosztów. Nie jest oczywiście wskazane, że to są firmy, które sprowadziły maseczki i inne artykuły zaopatrzenia indywidualnego z Chin i że to jest KGHM i Lotos. Ja zadałam takie pytanie panu ministrowi Cieszyńskiemu, który był obecny na posiedzeniu komisji i relacjonował projekt tej ustawy. Pan minister mi wprost nie odpowiedział, ale nie trzeba dużo mówić, żeby zrozumieć, że właśnie ten artykuł jest dedykowany tym firmom, które zrealizowały już polecenie, i ten artykuł nie ma formy takiej, która mogłaby sugerować, że chodzi o rzeczywistą realizację zaspokojenia kosztów, które w ogóle będą podmioty ponosiły w trakcie epidemii i po jej ustaniu. To jest dedykowane wyraźnie tym, którzy już coś na polecenie prezesa Rady Ministrów zrealizowały. A o tym, że takie polecenie przez prezesa Rady Ministrów w kierunku KGHM-u i Lotos zostało wydane, to mogliśmy przeczytać w relacjach medialnych, gdzie sam pan premier wypowiada się, że takie polecenie wydał i to zadanie zostało zrealizowane. Natomiast jeżeli chodzi o podatek cukrowy, to problem polega na tym, że jest to ustawa, która nie zakończyła jeszcze swojego procesu legislacyjnego. Sejm po naniesieniu przez Senat poprawek nie odniósł się jeszcze do tej ustawy. My wnieśliśmy vacatio legis dla tej ustawy, polegające na przeniesieniu terminu obowiązywania od dnia 1 lipca 2020 roku. Natomiast w tej ustawie proponuje się wprowadzić zmiany do ustawy cukrowej, która jeszcze nie zakończyła swojego procesu
i zmiany odnoszące się do terminu wejścia w życie na styczeń 2021 roku. I co do takiego zapisu prawnicy mieli bardzo poważne zastrzeżenia, uznając, że jest to zapis niekonstytucyjny, albowiem nie można nanosić zmian do ustawy, której tak naprawdę nie ma, ponieważ ona jeszcze nie weszła w życie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan senator Czarnobaj. Panie marszałku, panie senator, jeszcze jedno pytanie dotyczące tego artykułu, że firmy, które otrzymały polecenie, mogą. Czy państwo dyskutowaliście na komisji, co to znaczy mogą? Od czego to będzie zależało? Lubię, nie lubię, jakichś parametrów? No, są kraje takie, że właśnie można coś komuś przydzielić, ale niekoniecznie trzeba, jak ma się jakieś uprzedzenia do niego. O jakich kryteriach tutaj rozmawialiście państwo w tym zakresie? Mogą. No, właśnie na tym polega kłopot z artykułem 43, że stosuje się tutaj taką dużą dowolność, bo gdyby chciano zadbać o realizację pewnych zadań i kosztów z tymi zadaniami związanymi, to należałoby zapisać wprost, że wszystkie zadania zrealizowane na polecenie są finansowane z... Tu jest wskazane źródło finansowania. Tym źródłem finansowania jest fundusz COVID-19, ale ta dowolność, że mogą, ale nie muszą, jest rzeczywiście bardzo zastanawiająca. Trudno nam powiedzieć, od czego to zależy. To nie zostało nam jasno przedstawione przy prezentowaniu ustawy. Dziękuję.